Czy znasz kogoś, kto by tak uśmiechał? To co się
się nam. Anna została zaczarowana. Ja tu nie mam nic do roboty. Nie mogę pomóc. Tylko pocałunek może stopić ludzkie serce. Najlepiej, żeby to był pocałunek prawdziwej miłości. Ale musimy wracać do zamku. Musisz pocałować Hansa. Hans! Hans! Nigdy nie musicie wracać, gdyż jestem. Hans, kochany! Proszę, nic po nas. Ale ja słyszę wszystko. Niestety, nikt tu cię nie żliwe dziś nie kocha. Jak to? Kiedy mówisz, to ja jestem ta jedyna. Daj, nigdy! Nareszcie się wyliczyłem, bo byłem. Jeszcze tylko rozprawię się z księżniczką i będę mógł zostać herr general całego królestwa. Coś niemożliwego. Niebo pojaśniało i zaczęło robić się coraz cieplej. Uratowałaś mi życie! Kocham cię, siostrzyczko! Ja też cię kocham! Olaf! Sven! Christo! Pomogliście mojej siostrze. Dziękuję wam. Chodźcie tu do nas. Nie ma za co. To jest najpiękniejszy dzień w moim życiu. Nie może się opowieść o miłości, która jest wielka i o tym, że dobro zawsze zwycięża nad złem. Dlatego pamiętajcie, że każdy z was, ty i ty, ma tę moc.
pracy lodem spada dziś na świat. A duszę moją w mroźnych skrach kokurze niesie dar. I myśl w powietrze tnie jak kryształowy miecz. Nie zrobię kroku w tył, nie spojrzę nigdy wstecz. W objęciach chłodu.